Przyszło nam żyć w czasach, gdy pełen dynamiki rozpędzony świat oferuje człowiekowi tak wiele koncepcji szczęścia, bogactwo nurtów i uniwersalnych prądów myślowych. Zalewają nas atrakcje i gotowe koncepty na nasze marzenia. Widzimy tak wiele możliwych dróg. Nawet w życiu wewnętrznym dziś możemy wybierać jak nigdy dotąd. Oferta jest bogata i kusi jak nigdy dotąd. Jak nigdy dotąd współczesny człowiek jest bardzo zagubiony. Często fascynuje i odwraca się w kierunku mroku, który jest fałszywie interpretowany jako spełnienie i cel. Tak trudno mu odnaleźć swoje miejsce na ziemi. Człowiekowi od wieków z pomocą przychodzi jego największy przyjaciel. Ojciec, Bóg, Stwórca Wszechświata. I z uszanowaniem wolności człowieka nieustannie od wieków wskazuje mu jego miejsce na ziemi. Spodobało się Bogu zamieszkać w miejscach świętych, które sam uświęcił swoją żywą obecnością. I przez Maryję zapraszać swoje dzieci na spotkanie z Nim. Spodobało się Bogu również wybrać miejsca szczególne i poprzez Jego wielkie dzieła uczynić te święte miejsca cudownymi. Sanktuarium Sulicławice. Cudowna historia. W kościelnym słowniku łacińsko-polskim łacińskie słowo sanktuarium tłumaczone jest jako świętość, miejsce święte, przybytek święty, kościół, świątynia w Jerozolimie. Wierzę, że właśnie teraz, w tej historii, przemówi do Ciebie Bóg poprzez terapeutyczną instrukcję zawartą w cudownych wizerunkach prowadzącą do pełnego uzdrowienia, szczęścia, nowego i wiecznego życia, poprzez wielowiekową wędrówkę i opatrznościowe przetrwanie cudownego obrazu w drodze do Sulicławic i w końcu poprzez świadectwa wielkiej mocy, jakie skrywa to cudowne miejsce. Zatem otwórz swoje serce i przyjmij to wszystko, czym pragnie Cię obdarować zmartwychwstały Pan Jezus przez bolesne łzy Maryi, naszej Matki, Pani Sulicławskiej.
Każde sanktuarium jest miejscem szczególnym, bo tutaj mocniej niż gdzie indziej słychać głos Boga. On mówi do nas wprost. Stąd pielgrzymka to nie tylko wędrówka, pokonywanie kolejnych kilometrów, to pójście za głosem Bożym, tak aby On mógł dotrzeć do naszego serca, przemienić to serce, zainspirować całe nasze życie. Trafiając do Sulisławic, powstało we mnie jakby nieodparte pytanie, które skierowałem do Boga. Boże, jaka jest Twoja intencja, że w tak pasjonujący sposób uczyniłeś to miejsce cudownym? Jaka jest Twoja intencja, że przygotowałeś to miejsce dla Maryi? Co jest w Twoim zamyśle, że ukryłeś swoją moc w tak małym, cudownym obrazie? To pytanie miało taką moc i wierzę, że pochodziło od Boga, że wywołało we mnie jeszcze większe pragnienie wejścia w tę tajemnicę, pragnienie odkrycia tej tajemnicy, pragnienie poszukiwania odpowiedzi na to pytanie. I przeżyłem i przeżywam pasjonujący czas wejścia w tę tajemnicę. Nie mogę nie dzielić się z Tobą tym, czego doświadczyłem. Pragnę, byś tę przygodę, którą dla nas zaaranżował Bóg, przeżył w Jego mocy, w mocy Jego Matki Maryi. Takie właśnie cudowne i tajemnicze są dzieje sanktuarium w Sulisławicach. Gdy mówimy o Sulisławicach, myślimy o obrazie słynącym łaskami. Ale czym jest to miejsce? Czym to miejsce było w swoich dziejach? Wśród sfalowanego i poprzecinanego wąwozami krajobrazu ziemi sandomierskiej wyróżnia się właśnie wzgórze. Wzgórze, na stokach którego położona jest obecna wieś Sulisławice. Co było na tym wzgórzu? Najprawdopodobniej mogła to być siedziba albo możnowładcza, albo rycerska. Świadczą o tym relikty romańskiego kościółka. Wiemy, że ten kościółek, pierwotny romański kościółek, powstał w drugiej ćwierci XIII wieku. Możemy domniemywać, że wokół tej jedynej budowli murowanej, zbudowanej z ciosów piaskowca, znajdowały się drewniane zabudowania mieszkalne, gospodarcze. Wszystko mogło być otoczone jakąś palisadą, jakąś formą ufortyfikowanego obszaru. Jest rok 1610. Obraz znajduje się po 160 latach w rodzinie prawosławnego popa, który ma córkę Dorotę Ogrufinę, już czczony jako cudowny. Trwa też wojna polsko-moskiewska. Uczestnikiem tej wojny jest szlachcic Wespazjan Rusiecki, który za brankę bierze właśnie córkę popa Dorotę. Ojciec Doroty, bojąc się o życie swojej córki, a chcąc zabezpieczyć jej bezpieczne życie i życie duchowe, zawierza ją Matce Bożej, przekazując obraz w jej ręce, by towarzyszył jej na drogach życia
Jest to gotycki obraz, który tutaj zaistniał dopiero od 1610 roku w Solisławicach i wiązany był z kulturą wschodu, dopóki badania tego nie zmieniły. Odkrywamy na nowo ten wizerunek z jego niezwykłym przesłaniem miłosierdzia pańskiego. Maryja, która stoi za sarkofagiem grobu, prezentuje stojącego swojego syna w grobie, wychodzącego jakby z grobu, prezentującego swoje rany, dzieła, które dokonał. Te rany są żywe. Przez właśnie ten wizerunek nazywany Misericordia Domini objawia się morze wielkich łask. Po 9 dniach podróży Dorotka z obrazem dociera do Ruszczy, wioski 3 km oddalonej od Sulisławic, do dworku Wespazjana Rusieckiego. Dorota dzieli się swoim pierwszym, uznanym za cud dla niej, pierwszym doświadczeniem, że została uratowana dzięki wstawiennictwu Matki Bożej od śmierci głodowej podczas ciężkiej i trudnej podróży spod Moskwy do Ruszczy Płaszczyzna. Przez ten etap wędrówki obrazu z pasją odkrywam i być może odkrywam tylko rąbek tajemnicy, jak Bóg cudownym sposobem przybliża obraz do celu, do miejsca, w którym ma być czczony i ma mówić o Jego miłości. Dnia 24 maja 1615 roku Dorota Ogrufina zawiera związek małżeński z kościelnym ze Sulisławic Maciejem Praclem. Branka pochodzi z tej kultury, wyrosła w kulturze wschodniej. Czci ten wizerunek jako niezwykłą ikonę, jako gwarancję wręcz swojej wolności ducha. Kiedy wydano ją za mąż za Sulisławskiego, za Krystianina kościelnego, w obawie, że jego synowie nie uszanują jej kultury, jej duchowości i tego wizerunku Matki Bożej z Jezusem, przekazuje go do kościoła. I tu zaczyna się cała historia niezwykłych wydarzeń. Ta świątynia romańska świadczy, że było to miejsce ważne, wyjątkowe. Było to miejsce, które ktoś obrał sobie jako swoją siedzibę, jako miejsce obronne, miejsce chroniące. Nic dziwnego, że właśnie do takich, w takich miejscach często w naszej kulturze przelegały obrazy, obrazy Madonny, obrazy Chrystusa. Taki obraz traktowany był jako tak zwane palladium, czyli przedmiot święty, sakralny, który ma świadczyć o wyjątkowej boskiej opiece nad tym miejscem. Od wtedy zaczynają się dziać cuda. Zaczyna napływać coraz więcej pielgrzymów, a widocznym świadectwem pobożności i szacunku i kultu jest dziś wypolerowana kolanami pielgrzymów posadzka starego kościoła. Obraz zostaje wykorzystywany jako pacyfikał do ucałowania. Ten wizerunek namalowany jest na niezwykle delikatnej desce lipowej. Stąd liczne ślady zniszczeń w dolnej partii tego wizerunku. Pod koniec roku 1658 ksiądz biskup krakowski Andrzej Trzebicki ustanowił komisję do zbadania wszystkich cudów. Najbardziej spektakularnym cudem był cud związany z potopem szwedzkim. Kiedy to Szwedzi po splądrowaniu
i spaleniu czy wypaleniu kościołów w okolicy Sulisławic stanęli przed kościołem sulisławskim. Tak byli sparaliżowani przez jakąś moc, że tylko jeden odważny żołnierz wszedł do kościoła i był zdolny tylko na szybko wziąć obrus z ołtarza i wyjść z kościoła. Komisja przebadała więcej niż 60 przypadków cudów. Zapisała te cuda w Księdze Cudów i razem z protokołem przesłała do Kurii Krakowskiej. Dnia 2 kwietnia 1659 roku biskup krakowski wydał dekret, w którym uznaje wszystkie cuda i łaski zawarte w Księdze Cudów za prawdziwe, obraz za cudowny i pozwala księżom ogłosić ten fakt z ambon. Nie wszystkie jednak cuda zostały zapisane. Wiemy, że wiele było innych cudów, o czym świadczą liczne składane wota. Dekret ten wyniósł kościół parafialny do rangi sanktuarium i od tego momentu kult maryjny w Sulisławicach nabrał zdecydowanej dynamiki. W związku z coraz większym napływem pielgrzymów do sanktuarium powstał projekt nowego kościoła, który pochodził jeszcze sprzed powstania styczniowego. Plany z tego kościoła pierwsze powstały już w roku 1864, ale dopiero lata 1871-1888 przyniosły budowę nowoczesnej na owe czasy neogotyckiej obszernej świątyni, która mieściła zarówno wiernych parafian, jak i licznie przybywających pielgrzymów. O czym świadczy architektura tegoż kościoła? Mamy założony kościół o korpusie bazylikowym z trzema nawami. Monumentalna fasada wyznaczona jest przez dwie wieże w krajobrazie, widoczne z daleka. Mamy również nawę poprzeczną, czyli transept, i prezbiterium zamknięte trzema bokami z ośmioboku. Pierwsze słowo, które się narzuca – katedra. Nie dziwmy się, gdy mówimy o katedrze. To jest neogotyk. Neogotyk, mówimy, że jest to pewien kostium. Oczywiście mówiąc o kostiumie, nie chodzi tylko o zewnętrzną bryłę, chodzi również o dyspozycję wnętrza. Gdy wchodzimy do tejże katedry, potężne ostrołukowe arkady wręcz nas onieśmielają i prowadzą prosto ku ołtarzowi. Taka miała być ta świątynia, taka miała być ta architektura, która była tworzona właśnie dla tego cudownego obrazu i dla wszystkich, którzy będą się do niego zbliżać. Dnia 18 września 1888 roku nowo wybudowany kościół został konsekrowany i w tym samym dniu cudowny obraz został przeniesiony do nowego kościoła. Jakie było dla mnie wielkie zdumienie, gdy będąc w archiwum diecezjalnym mogłem spojrzeć na dokumenty opowiadające o niezwykłym wydarzeniu w tej części Polski. Koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Sulisławskiej. Obchody koronacji rozpoczęły się 15 sierpnia i trwały do 15 września 1913 roku. Świadectwem przyciągania Boga do Sulisławic są ogromne rzesze ludzi, pielgrzymów, którzy nawiedzają sanktuarium. Tylko Bóg w swojej mocy jest zdolny zaprosić i przytulić taką rzeszę. W czasie od 15 sierpnia do 15 września przybyły 153 pielgrzymki.
było obecnych 150 księży, uczestników uroczystości, koronacji. Mogło być od 500 tysięcy do 600 tysięcy ludzi. Ogromne mnóstwo rozdanych Komunii Świętej. Jak na te czasy to więcej niż 66,5 tysiąca rozdanych Komunii Świętych. To świadectwo ogromnej mocy przyciągania Boga, Jego wielkości. To świadectwo tego, że obraz ma swoje miejsce w Sulisławicach. Tam mamy dwie jakby grupy wystrojów. Pierwsze to są ołtarz główny, ołtarze boczne i ambona. Wystrój wykonany w warsztacie Stelika, którego dzieła kamieniarskie, piaskowcowe znajdują się w różnych kościołach w ówczesnym Królestwie Polskim, ale i w Galicji, był jak najbardziej odpowiedni. On musiał być tutaj zrobiony, musiał być dla tego obrazu, dla tego kultu sanktuaryjnego, który tam był sprawowany. Jak widzimy, na górnych ścianach nawy głównej mamy malowidła. Interesująca jest forma. Proszę zwrócić uwagę, ile tam ludowości, ile tam strojów regionalnych, ile tam postaci chłopskich. Jakbyśmy mogli mówić w cudzysłowie o próbie polskiego stylu narodowego. Tam widzimy przede wszystkim jedną rzecz. Jest to dowód, jest to pewne świadectwo kultu maryjnego. Jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, jest i Matka Boska Gromniczna, Matka Boska Siewna. Są jakby przedstawione momenty, w której ówcześni ludzie w swojej pobożności odnajdują się w relacji z Matką Bożą. Temu właśnie posłużył ten styl, temu posłużyła ta formuła bardzo dziwna, niekiedy krytykowana, odrzucana, ale łącząca to, co ludowe, miejscowe, można powiedzieć siermiężne, z europejskością Art Deco. Zwróćmy jeszcze uwagę na przedstawienia malarskie na ścianach prezbiterium. Mamy tutaj aniołów unoszących się nad podłożem. Ubrani są w długie tuniki, trzymają taśmy, banderole z napisami. Ale gdy przyjrzymy się dokładnie ich czuprynom i ich twarzom, spostrzeżemy ze zdziwieniem, że są to twarze wiejskich chłopców, kilkunastoletnich synów ówczesnych gospodarzy. Ci chłopscy aniołowie trzymają taśmy z napisem, ze zdaniami z Magnifikat, biblijnego hymnu, które wyśpiewuje Maryja. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego. Swoją postawą i tymi słowami zachęcają, zapraszają wiernych zbliżających się do obrazu do wyśpiewywania hymnu maryjnego, uwielbienia Maryi, która prowadzi nas do swojego Syna. Od roku 1951 posługują w sanktuarium ojcowie i bracia zmartwychwstańcy. Jest dla mnie fascynujące, jak nasz charyzmat zmartwychwstańców koresponduje z wizerunkami cudownego obrazu. Ten charyzmat, czyli specyficzny dar, streszcza się w tym, że głosimy tajemnicę wielkanocną, czyli tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Z tej tajemnicy wynika dla nas nakaz pracy nad zmartwychwstaniem współczesnych społeczeństw, zmartwychwstaniem duchowym, moralnym i relacyjnym. Stajemy przed obrazem Matki Boskiej Sulisławskiej, który niejako otrzymaliśmy w darze. Ten obraz to po prostu Misericordia Domini, przedstawiający Chrystusa zmarłego, żyjącego, ale i cierpiącego, obejmowanego czule przez swoją Matkę. Streszcza ono w sobie właśnie ową tajemnicę wielkanocną, owo misterium paschalne, które jest rdzeniem naszej duchowości i naszej posługi. Zresztą Matka obejmująca Chrystusa wskazuje swojego Syna jako Zbawiciela. Dla nas Maryja jest wzorem życia i działania. Można więc powiedzieć, że treść
obrazu. Jego najgłębsze znaczenie współgra, współbrzmi z naszą zmartwychwstańczą duchowością i charyzmatem. Cudowny obraz jest pewną instrukcją dla tych, którzy chcą osiągnąć szczęście tu już na ziemi. Chcą przeżywać pokój serca, doświadczać nawrócenia, doświadczać nowego życia w mocy Boga, zmartwychwstałego Pana, żyjącego. A docelowo też jest instrukcją zyskania życia wiecznego przez miłosierdzie Boga. Nasz charyzmat to głoszenie nadziei cierpiącego, umierającego i zmartwychwstałego Pana. I to widać na wizerunku cudownego obrazu, awersu Matki Bożej. Ikonografia przedstawia właśnie to dzieło w sposób bardzo prosty. I tu ikonologia i ikonografia uzupełniają się nawzajem. Są niezwykłym bogactwem. Wracamy jednak do tego, co ten wizerunek przedstawia, co autor sam chciał na tym wizerunku przedstawić i kiedy to uczynił, w jakim czasie. Jest to obraz, który wykazuje wszystkie cechy malarstwa małopolskiego, gotyckiego malarstwa. Te gotyckie cechy to ujawniają szczegóły tego wizerunku. Bardzo subtelnie malowane palce ze specjalną manierą zgięcia, rany właściwie przekazane bardzo realistycznie też, ale też bardzo długi, wydłużony nos, pociągłe brwi, migdałowe wręcz oczy, które bardzo często w tych wizerunkach namalowano, naśladując manierę, która z Włoch przenikała przez tereny Spiszu, na przykład do Małopolski. Początki malarstwa gotyckiego są tu uwidocznione. Stosowane jest punktowanie, specjalna kratka w tle gotycka, rąbów zdwojonych. One powodują właśnie pewną dekoracyjność tego wizerunku. Tła tego wizerunku, złota, które imituje rzeczywistość niebiańską. Rąby przenikające się oznaczają rzeczywistość, która jest tymczasem tutejszym, ale podwójne rąby i łączące się rąby ze sobą to jest rzeczywistość już wieczności, nieskończoności. A w każdy rąb wpisany jest punktowany w formie krzyż. To jest ten symbol, że przez tę ofiarę krzyża, nie tylko symbol, ale znak krzyża użyty tu nie jest tylko dla ikonografii czy dla detalu, tylko głębiej ikonologicznie jest to wpisanie się krzyża w każdą rzeczywistość tutejszą, rzeczywistość ziemską. Ten krzyż przenika ten każdy dzień, ale prowadzi do nieskończoności przez ofiarę krzyża. Stąd właśnie to Chrystusa prezentowanie ran, ostentatio vulneris, nazywane w tej ikonografii, to jest pokazanie tej dokonanej ofiary. Stąd też pojawiają się nimby, nimb Chrystusa. Zawsze jest nimbem pełnym, nie jest to tylko aureola. U Maryi wyjątkowo też nie ma tylko aureoli przypisywanej świętym, czy też często Matce Najświętszej, ale właśnie Matka Najświętsza wyjątkowo wchodzi w pełnię rzeczywistości nieskończonej, w rzeczywistości nieba, którą oznacza też złote tło, ten blask nieba, splendor. Maryja ma nimb pełny, ona w rzeczywistości tej uczestniczy, zjednoczona ze swoim Synem już w Królestwie Niebieskim, ale jest tą, która cały czas działa też dla nas, ludzi. Prezentując Chrystusa, ona nas do Chrystusa prowadzi. Uczy nas przyjąć tę świętą ofiarę. Wypowiedzieć też fiat, tak jak to fiat wypowiada Jezus Ojcu, tak jak fiat wypowiada Maryja
Bogu Ojcu w tajemnicy zwiastowania przez posłańca. Według badań, które prowadził profesor Rudolf Kozłowski w latach 60., to on właśnie zaczął badać dokładnie przy konserwacji ten wizerunek. Dokonał zdjęcia w ultrafiolecie, dokonał rentgenu, badał w szczegółach, udowadniając, że to jest właśnie malarstwo małopolskie. Nie jak myślano, że nie jest to ikona, która powstała na terenach Rusi, na terenach wschodnich czy bizantyjskich. Ten temat przedstawiony wyrasta z ikonografii zachodniej, z rozwoju imago pietatis, wizerunku, który rozpoczął się od wizji papieża Grzegorza, który widział Chrystusa w swojej wizji nad kielichem, jako zmartwychwstałego, prezentującego swoje rany. Profesor Rudolf Kozłowski, badając ten obraz, dochodzi do przekonania, że jest to obraz z niezwykłą tajemnicą, nie tylko ikonograficzną, ale technologiczną. Zastanawia się, dlaczego w tym wizerunku, w desce, znajdują się otwory. Więc był używany jako właśnie wiek do bursy, które było zapinane na rzemień. To wieko było otwierane jako prezentacja też dla chorego dzieła Bożego Miłosierdzia. Profesor Rudolf Kozłowski dokonał konserwacji też tego odwrocia, ale zachowawczo. Ono było gorzej zniszczone. Dopiero następna konserwacja w latach 90. dokonana przez panią Małgorzatę Szostargawłowską w Krakowie dopracowała również stronę odwrocia. I też ta konserwacja pokazuje, że jest to malarstwo gotyckie. Późno gotyckie, pochodzi obraz zatem z lat około 1460-70. Bardzo mało takich wizerunków, gotyckich wizerunków zachowało się do naszych czasów. Ten wyjątkowy przetrwał. Dlatego jest też tak cenny od strony kultury naszej polskiej, jako wielkie dzieło tamtych twórców. Tu w tym wizerunku widzimy też, że artysta próbuje w swej formie zawrzeć niezwykłe treści ikonograficzne. Chrystus prezentujący rany to ten, który już zmartwychwstał. Jest na wizerunku przedstawiony jako wpatrujący się w tego, który przychodzi przed jego oblicze. Maryja wpatruje się natomiast w Syna i go prezentuje. Prezentuje ranę boku, która krwawi. Czyli ta ofiara cały czas trwa. Mimo że Chrystus jest żywy, na swojej skroni ma żywą, zieloną koronę ciarniową, która symbolizuje żywy Kościół, który On powołał do istnienia. Chrystus słucha tego, który przychodzi do Niego ze swoimi cierpieniami, z boleściami, ale też pragnie, aby przyjąć Jego ofiarę i uwierzyć w Jego łaskę, w Jego moc, którą chce nam ofiarować. Maryja w geście umilenia obejmuje Chrystusa za ramię, jakby tuliła swojego Syna. Stoi też lekko z tyłu, prezentując Chrystusa. To On jest tym jej owocem z mocy Ducha Świętego, który stał się ciałem. Słowo stało się ciałem. I ono się staje się na ołtarzu. Ten wizerunek godny jest ołtarza i na ołtarzu prezentowany tutaj właśnie też w kaplicy Solisławskiej jest przypomnieniem, że ta ofiara trwa. Każda ofiara mszy świętej jest tu wyrażona w tym wizerunku. Maryja natomiast stojąca za grobem, a grób na wysokości jej łona to symbol właśnie podwójnego przejścia człowieka przez łono matki tu, do tego istnienia na ziemi i przez łono grobu śmierci do rzeczywistości niebieskiej.
Tu wszystko współgra w tym, aby zaprezentować to dzieło Bożego Miłosierdzia. Również kolorystyka szat Maryi, głębi zieleni na tym wizerunku, ale z podszewki przenika czerwień. To jest ten symbol boleści, trudu, ta zapowiedź, którą usłyszała, kiedy składała Chrystusa w świątyni, a miecz boleści przeniknie twoją duszę. Wracając jeszcze do ikonografii, to powiedzmy, że Maryja stojąca za grobem, prezentująca rany Chrystusa, jest w zielonej sukni. To symbol nadziei, którą niesie jej Syn, dokonujący dzieła odkupienia. Trójkąty, które są pomiędzy postaciami, trójkąt między twarzą Maryi a Jezusa, to ten symbol relacji w opatrzności Bożej, symbol relacji miłości. Trójkąt jak rublowa pozostawia tę przestrzeń zapraszającą człowieka do chwały Boga Ojca w Trójcy Jedynego Prawdziwego. Ten trójkąt pojawia się na wysokości mostka fizycznej postaci Jezusa Chrystusa. Wielu widzi tam twarz Boga Ojca. Czy był to zamysł artystyczny, ikonograficzny? Raczej jest to jakby pokazanie tajemnicy głębi postaci. Już wszystko zaczyna się z wnętrza, z ducha. To, co wychodzi, jest Boże, święte i dobre. Grób zatem nie jest czymś strasznym. Wyrasta też z pewnej tradycji tłoczni mistycznej. Stąd nowym tu odkryciem jest, ponieważ ten wizerunek bardzo długo funkcjonował jako Chrystus w tłoczni. Tak go nazywano. Niemniej jednak jest to inne przedstawienie, znane owszem z terenu Małopolski, z Krakowa, z Krużanków, na przykład u Franciszkanów. Takie wizerunki znajdowały się. Niemniej jednak ten nasz wizerunek nawiązuje wyraźnie do ikonografii, która rozwinęła się właśnie w przedstawieniu Chrystusa wychodzącego z grobu, czyli z tej ofiary, ołtarz i grób. To jest to też nawiązanie do ikonografii, że Chrystus złożony był na ołtarzu jako małe dziecię i teraz też złożony jest w ofierze. On tę ofiarę przyjmuje z rąk Ojca, aby ją dopełnić, wykonać. Tu w tym wizerunku wyraźnie mamy do czynienia z ikonografią sarkofagu, który jest ołtarzem. Jednocześnie jest grobem, tym zapowiedzianym w ofierze pańskiej. Jest nowym ołtarzem. Grób staje się nowym ołtarzem. Jest tak jak Golgota. To połączenie tego tematu ikonograficznego przybliża nam tę tajemnicę ofiary pańskiej, która dokonała się i dokonuje się obecnie. Stąd rany Chrystusa są żywe, są krwawiące. Mimo że Chrystus jest zmartwychwstały. Niech Bóg będzie uwielbiony w tej tajemnicy poprzez ten wizerunek Matki Najświętszej i Jezusa Chrystusa, jej Syna, dokonującego naszego odkupienia w każdej mszy świętej, która jest żywą nie tyle pamiątką, co ofiarą dzieła, które się dokonuje całe wieki. W Bogu nie ma czasu. Bogu jest jedno, jest wieczność i trwająca święta ofiara dla naszego odkupienia. Spójrzmy w oczy Jezusa Chrystusa. Oczy bolesne, podkreślone przez uniesione brwi dokonanej męki, ale to są oczy miłosierne, pełne miłości, pełne delikatności, subtelności, które wpatrują się w nas z wielką miłością. Chrystus daje nam całego siebie. Nie tylko swoje rany, nie tylko swoją mękę. Oddaje nam siebie całego. Wieczność. On jest wiecznością. On jest prawdziwą miłością. Maryja uczestniczy, wpatruje się w tę największą miłość i jej wizerunek
tę miłość uosabia. Maryja jest pełna pokoju. To jest stoicki pokój. Obraz powstaje już w kulturze devotio moderna, które Tomasz Akempis szczególnie rozpowszechnił przez swoją mistyczną wręcz książkę o naśladowaniu Chrystusa. To jest ta rozmowa duszy. I tu Maryja reprezentuje właśnie tę formę rozmowy ze swoim Synem. Prezentując rany Chrystusa, podejmuje ten dialog też z każdym z nas, z ludzi, którzy tu przychodzą przed jej wizerunek, przed oblicze jej Syna, aby zyskać łaski, morze wielkich łask, które tu Bóg w opatrzności swojej zsyła dla każdego przychodzącego, umacniając wiarę, odnawiając ją i budząc nadzieję i obdarzając wielką miłością, której tu się doświadcza. Gdy się wizerunek otworzył, na drugiej stronie, na rewersie, namalowane jest oblicze Jezusa Chrystusa. Chwalebne oblicze na tle chusty, na tle też nimbu krzyżowego. Więc jest to przesłanie o Chrystusie, który istnieje i jest Jezusem Chrystusem Emanuelem. Jest tym, który dokonał zbawienia, oczekiwanym Mesjaszem. Każdy chory, który uwierzy w dzieło Chrystusa, Boże Miłosierdzie, i każdy człowiek, gdy uwierzy w te rany Chrystusa, przyjmie Go, z drugiej strony zobaczy chwalebne oblicze Chrystusa. Tak jak to psalmista w psalmie 17 zaznaczył, ujrzę Twoje chwalebne oblicze. Artysta ujmuje całą formę w dwie litery, alfa i omega. Alfa na awersie wpisana jest w postacie. Te postacie tworzą jakby literę alfa, czyli początek. Chrystus jest początkiem. Słowo było na początku, ono się stało. Natomiast na rewersie w ikonografię litery omega wpisane jest oblicze Jezusa Chrystusa, chwalebne oblicze na chuście, na mandylionie. Malowany właśnie również taką samą techniką i w tym samym czasie. Jest to zatem jednorodne dzieło, które powstało dokonane przez jednego artystę. Cały obraz jest kwadratem. Kwadrat jest doskonałością. Ale jednocześnie tę doskonałość ogranicza trochę ziemia. Adham, czerwona ziemia, to jest u Izraelitów właśnie ta dotykalna ziemia. Ten pierwotny Adam, imię pierwszego człowieka. A Jezus Chrystus, który dokonuje tego dzieła odkupienia, odnowienia, jest nowym Adamem, który daje życie. Nie zamyka tego życia. Jest nowym owocem, owoc błogosławiony, owoc miłości prawdziwej, nieskończonej. I stąd złote tło przenika jak gdyby tę rzeczywistość ziemi. Przemienia tę rzeczywistość czerwieni też. Złoto jest symbolem transcendencji, więc ta chusta i twarz i krzyż, które jest wpisane oblicze Chrystusa, Verae Fignis, jest tym przeniknięciem rzeczywistości nieba z ziemią. Dopełnia tej tajemnicy odkupienia człowieka, nowego przymierza, które dokonuje Bóg z człowiekiem. Nowy raj rozpoczyna wejrzenie w nową rzeczywistość, która trwa, która jest. Nie jest już przyszłością, ale jest teraz. Teraz się dokonuje. Dokonał tego i dokonuje Jezus Chrystus, nasz Odkupiciel. Nie jest przypadkiem, że objęliśmy opiekę nad sanktuarium, ale też nie jest przypadkiem, że w roku 1992 Matka Boża Sulisławska
została ogłoszona patronką prowincji polskiej zmartwychwstańców. Kiedy wszedłem w tajemnicę historii sześciu wieków cudownego obrazu, zauważyłem i jest dla mnie fascynujące, jak przez tyle lat obraz przeżył różne zawieruchy wojen, potopu szwedzkiego, różnych powstań, pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, jak w swojej historii doświadczał niebezpieczeństwa zniszczenia, spalenia. Jestem dziś pewien, że tylko wielka moc Boga mogła zatroszczyć się o Jego obecność. Oprócz tego obraz był narażony na kradzieże. Pierwsza kradzież w 1940 roku. Druga kradzież w 1992 roku. Przez półtora roku nie wiedzieliśmy, gdzie obraz jest. Może niektórzy stracili wiarę, że się znajdzie. I cudownym sposobem nieznany handlarz obrazami przynosi obraz do parafii świętej Barbary w Warszawie. Oddaje obraz i znika. Takie znalezienie obrazu jest uznane przez księdza biskupa diecezji sandomierskiej, jak i przez pielgrzymów i tych, którzy kochają Maryję, za cudowne odnalezienie obrazu. Przeglądając całą historię obrazu, śmiem twierdzić, jestem o tym bardzo przekonany, że tylko Bóg, tylko On, tylko Jego moc mogła dokonać tego, że obraz zawsze, ale to zawsze, wracał na wybrane przez Boga miejsce dla Maryi do Sulisławic. Dziś obserwuję i sam doświadczam w swoim życiu, że Bóg działa i mnie przemienia, że mnie przyciąga, tak jak przez wieki przyciągał pielgrzymów, przyciągał ludzi, by doświadczali Jego miłości. Dlatego też owocem tego przyciągania i przytulania człowieka są istniejące w sanktuarium wspólnoty. Wspólnoty, które też wyrosły z relacji Matki Maryi do swojego Syna, na przykład Marianki. Żyjemy we wspólnocie, by Bóg i Jego miłość był widzialny. Tu przyjmujemy też mnóstwo pielgrzymek. Przyjmujemy ludzi, którzy dziś właśnie, tu w Sulisławicach, doświadczają nowego życia, przemiany życia, uzdrowień, pokoju serca, odnowy życia, trzeźwości. Dziś jako kustosz podziwiam tych ludzi, którzy dzielą się osobiście takim doświadczeniem. Z tego doświadczenia też przytulania i zapraszania Boga do siebie przez Maryję wyrosły różne nabożeństwa, które żyją jakby charyzmatem wizerunków cudownego obrazu. Pierwsze soboty miesiąca razem z muzycznym uwielbieniem Boga, z modlitwą uzdrowienie, z modlitwą wstawienniczą, bo Bóg działa tak samo jak przez wieki i chce uzdrawiać i uzdrawia. Po modlitwie do Ducha Świętego rozeznaliśmy, że Bożą wolą i wolą Maryi jest ustanowienie, wprowadzenie szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej Bolesnej Sulisławskiej. To nabożeństwo
nazwaliśmy na dzisiejszy dzień Wieczorem Matki Bożej Bolesnej Sulisławskiej. To nabożeństwo terapeutyczne. Dziś nazwaliśmy tak, bo odkrywamy, że współczesny świat potrzebuje Bożej terapii. Bo właśnie w Sulisławicach wierzę, że tak jest. Jestem przekonany, że właśnie w Sulisławicach Bóg chce swoją miłością przez Maryję, by Twoje życie wzrastało, by jakość Twojego życia wzrastała, byś żył dla Boga w swojej codzienności. Wierzę i jestem przekonany, że każdy z Was, kto wstąpi w progi tego sanktuarium, wybranego przez Boga dla Maryi, nie odejdzie z pustym sercem, że odejdzie bez mocy, a wręcz odwrotnie. Znajdzie nową nadzieję. Zmartwychwstałym, żyjącym Bogu, w Jego miłosierdziu, na które tak cudownie i czule spogląda, ale i wskazuje i dotyka Matka Boża w cudownym wizerunku. Maria towarzyszy nam zawsze na drogach naszego życia, chroni nas tak samo jak tamtą kobietę sprzed wieków. A jednocześnie w tym konkretnym przypadku oddaje duszę naszej diecezji, będącej miejscem spotkania zachodu ze wschodem. Przecież w Sandomierskiej katedrze mamy freski bizantyjsko-greckie, a o ile Sandomierz patrzył bardziej w stronę Wielkopolski, już Zawichost patrzył na wschód. Cieszę się, że mamy wspólną matkę, która nie tylko na nas patrzy, ale nas wspiera, która wskazuje nam drogę do swojego syna. Myślę, że pielgrzymi indywidualni i ci, którzy przychodzą do Sulisławic w grupach, mają okazję, aby patrząc na obraz, doświadczyć bezpośrednio tej miłości, aby zainspirować się później do codziennego życia i świadczyć, że są rzeczywiście dziećmi Chrystusa i prawdziwymi chrześcijanami. Drodzy pielgrzymi do Matki Bożej Sulisławskiej, pragnę Wam pobłogosławić z całego serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech żyje Matka Boża. Sanktuarium od wieków wpływa duchowo, kulturowo i społecznie na ziemię sandomierską, a poprzez licznie docierających tu pielgrzymów czule przemawia do serc wielu. Jezus i Maryja, czule wtuleni w siebie, są świadkami narodzin i życiowej wędrówki swoich dzieci. Z otwartym sercem i troską wysłuchują naszych problemów, spraw, próśb i podziękowań. Wierzymy, że z radością odbierają tu nasze uwielbienie. Wierzymy, że z miłością spoglądają na Ciebie i błogosławią. Sanktuarium to miejsce, które szczególnie wskazuje nam Bóg. Miejsce, które emanuje mocą. Miejsce, gdzie człowiek przybywający z otwartym sercem odczuwa żywą obecność Boga, Maryi, świętych. Miejsce, które oddziałuje, w tajemniczy sposób przyciąga, napełnia pokojem i radością. Miejsce, gdzie czujesz terapeutyczne przytulenie. Tu pragniesz przebywać, przepraszać, dziękować
uwielbiać i prosić Boga przez serce Maryi. Tu, jeśli stajesz z pokorą i skruszonym sercem, prawdziwie otrzymujesz, bo stoisz na Ziemi Świętej, osobiście wybranej przez Boga. Wiara nasza i nadzieja podtrzymywana i rozpalana jest cudami i łaskami, które od wieków po dziś dzień czyni tu łaski pełna Maryja. Poprzez matczyne łzy, mocą swego Syna, poprzez zasługi Jego świętych ran i przelanej boskiej krwi, znaków Przenajświętszej ofiary złożonej za nas. Znaków świętych, które tu, w Sulisławicach, w obecności naszej wspólnej Matki, z czułością obnaża przed nami sam Bóg, obiecując każdemu, kto w Niego uwierzy, pełne uzdrowienie, wolność i zwycięstwo, radość zmartwychwstania, nowe i wieczne życie w obfitości i szczęściu w Jego niebieskim sanktuarium. Amen. Chwalcie Boga w Jego świątyni, alleluja. Chwalcie Go w Jego niebiańskiej twierdzy, alleluja. Chwalcie Go za Jego potężne dzieła, alleluja. Chwalcie za niezmierną Jego wielkość, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Chwalcie Go bębnem i tańcem, alleluja. Chwalcie na strunach i flecie, alleluja. Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, alleluja. Chwalcie Go na cymbałach brzmiących, alleluja, alleluja.